Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Challenge'u 100 dzieci. Dawno nie było, tak wiem. Normalnie bym jeszcze nie zaczęła, ale wyskoczył komunikat, że Artur ma urodziny. Tak więc, Ania, obudź się. Dobra, on już się zatrudni na nie. Dobra, postaż. No. On ma takie same... aha, dobra. No. No to tak. Jemu się wylosowała aspiracja fenomen artystyczny. I cecha... mól książkowy. Tylko teraz właśnie my mieliśmy mu imię zmienić na takie, jakie na początku miał chyba. Dobra, to skoro tak, to nie wiem, czy go teraz od razu przebierać, czy nie. Co on w ogóle się darł? Nie wiem. W każdym razie. Iść lustra. Chociaż nie, ja chciałam go położyć spać, chciałam zobaczyć, jaką on ma piżamę. Śpi. Co ci. Ojej. Weź prysznic i. Zjedz. Ale nie lody. Nie. Normalnego coś, o ile jest. Czy ono jest ze świeczkami? Aha, a po co? Ona ma przecież piątkę. No nie wiem. No wstawaj, chcę zobaczyć. No wstawaj, bo chcę zobaczyć tę twoją piżamę. Dobra, dzisiaj z nim wytrzymam. Dobra, co zrobisz? A właśnie, nastolatki Anię. Przebrałam w takie sweterki świąteczne. Ustawiłam tutaj choinkę. Stół i zmieniłam tutaj świeczki, popostawiałam. No i w sumie chyba tyle. Aha, jeszcze tutaj bałwanka dałam. Znaczy dwa bałwanki i taki wieniec. W sumie chyba tyle. No to idź coś zjeść. Ty zjadłaś? Nie. To ty też. Ty też jedz, w ogóle. Dobra. Jeny, powstawali wszyscy. Aha. No dobra. Czemu ty nie odrobiłeś tych lekcji w swoim pokoju? Nie wiem, czy ona dzisiaj będzie musiała mieć te lekcje odrobione, czy nie. W ogóle, czy on dzisiaj będzie szedł do tej szkoły. Tego nie wiem, ale... na pewno muszę fryzurę zmienić. Dobra, on ma odrobione. On robi dodatkowe zaliczenia. Fajnie. I tak nie dostanie dzisiaj szóstki. Aha, on ma czwórkę na razie, to okej. A ty? Aha, ty robisz lekcję, to spoko. Ty masz zrobione. I ty też masz zrobione. Co to? Chili. Okej. Okay.
dobra, za godzinę do szkoły. Się wyrobię na spokojnie. Ty jak zjeszcze idź, skorzystaj. Właśnie, dzisiaj po odcinku siądę i poprzerabiam te pokoje. Bo te przerobiłam, jak doszedł ten pakiet rozgrywki pokój dzieciaków. I mnie poprzemieniałam. Więc będzie trzeba to zrobić. W ogóle, czy ja mam kogoś nowego poznanego? Wow. Chyba jednak nie. Teraz zobaczymy. Tak. No ona na pewno nie, no właśnie. On? Nie. Aha, dobra. On był. Tu był. Ale nie wiem, czy się w sumie opłaca kogoś nowego poznawać. Bo ona tam zaraz miała mieć właśnie urodziny. I tak, no. Tak szczerze, to chyba najgorzej będzie, jak się teraz dziewczynka urodzi. Bo będzie trzeba czekać, aż ona dorośnie. Jaką to masz ocenę? Piątkowa, ale ucz się pilnie. Ty tym bardziej, bo ty masz szansę na piątkę. No a reszta do szkoły. Ucz się pilnie. Tak, ona może mieć szóstkę. A ty gdzie jesteś? Serio, aż tu idziesz? Wszyscy mogli wejść tylko pod dom, a ty tu musiałeś iść? Aha, to nie on. Dobra. On. A ty? Aha, on nie musi dzisiaj iść, no spoko. To ty w takim razie idź się pobaw. Co ty chcesz? Odrób lekcję. A nie odrobiłeś? No to odrób. Będziesz miał spokój. Na później. Aha. Aha. 40 zdjęć? Aha, bo to było powtarzane. Dobra, nieważne. Ale jest 40 zdjęć. Fajnie. Poczta? Rachunki pewnie. Dobra, to zapłać rachunki. No. Nie wiem, co ty możesz robić. Dobra, idź, to kontynuuj. No. Co to? Super nawóz. Czemu ja tego sprzedać nie mogę? To ma zostać... Skamieniałe coś. Nie, to sprzedajemy. Aha, te dwa obrazy mają zostać. Aha, u nich nie zobaczę. Ale on, skoro jest w domu, może iść pokopać skałki. Co? Aha, bo to z tym dodatkiem doszło, dobra. Z tym, życie w mieście chyba. Nie, miejskie życie. Chwila. Miejskie życie. Halo. Kop. Szukaj. I... kop.
Robocika znalazł. Fajnie. Czy to się zalicza do tej kolekcji, czy nie? Bo tu się jakoś... Nie, to się inaczej... A to nie to. O to mi chodzi. Pospolity. No fajnie, ale jak to znaleźć? To wiem, jak się znajduje. Nie, on ma dzisiaj szansę na piątkę, więc nie. Gdyby kogo innego wziął, no to poszłabym z nimi. Aha, dwie kapsuły już masz, super. Ty, w międzyczasie sprzedaj obraz. Żadnej kawy. Fajnie, ekspres zepsułaś. Chociaż w sumie... Dobra, nie będzie chciała tego. Kawy. Aha, miałam to zamówić. Zamów... Dużo tego już. Kup świąteczne niespodzianki. Po 5 z każdego weźmiemy. Otwórz. Nie spać, tylko otwierać. A ty jak skończysz, to wróć do domu. Co tam było? Dobra, potem pooglądamy, chociaż może... O, jaki słodziak. Cukierek. Co on znalazł? Serio? Wyrzucony pakiet uzupełniający z pustostworkiem. Ale fajnie. Właśnie, nie, tutaj nie kupiłam tego. Muszę im to kupić. No gdzie? A reszta to co? Otwieraj. Co dostałaś? Aha. Kolejny cukierek. I? Aha, jeszcze 10 mam. Fajnie. I kolejny cukierek. No. Dobra, teraz tutaj. Kolejna zabawka. Kolejne. Czyli nic. No. Kolejne. Co to było? Nic. Kolejną kapsułę znalazł. O, kolejny. No, jeszcze jedno stąd. I jeszcze 5 jest tutaj. No to idź, skorzystaj. 3 te masz. Fajnie. Mhm. Cukierek. Nic. No, kolejna. Cukierek. I? I pluszak. Jakiś nowy? Aha. Co? Dobra. Aha, dobra, nieważne. Znalazł się. Dobra, idź się trochę zdrzemnij. Czy ty już masz... Tak. Niespełnione marzenie. Teraz ty chodź tutaj, otwórz.
Nowa. Kolejna nowa. I tam już mamy. Przynajmniej mieliśmy, nie wiem, czy nam to mamy. Dobra, ale to wszystko idzie do niej. To sprzedajemy. A to możesz mieć przy sobie. W sumie możesz iść zjeść. Jak zjesz, to możesz iść się pobawić. Co to? Świąteczny nastrój. A możesz. Możesz. Co jest? Denerwujący dzień w szkole. Fajnie. Kto śmierdzi? Kacper śmierdzi. To Kacper? Tak, widzę, że masz... właśnie. Jest! Szóstkowa. No to w takim razie otwórz. Weź to. Nie wiem, czy tutaj to da dzisiaj. Nie, no dobra, standardowy natwór. Tylko teraz tak. Stroje, zmień strój. Oficjalny ten. To też. Ty też stroje, zmień strój. Nie chcę mi się po prostu czekać, aż mi się to wczyta, więc po prostu od razu tam daję, żeby nie było. Proszę. Aż się boję, jaki on ma oficjalny. Czy one mają identyczną sukienkę? Fajnie. Wiedzieć. Aż się boję. Nie jest tak źle. Aha, on ma to. Dobra, wyżej się już na miśku lepiej. Dobra, skończyłeś się myć. Chyba. Dobra. Nie działa, nie tylko zmień strój. Na ten. Nie wiem, co tu masz nawet, bo nie zdążyłam zobaczyć. Czy ja cię jeszcze nie przebrałam? Poważnie. Nie ma, odchodzisz od kompa. Okej. Okay. Nie, wypowiedz życzenie. No. Do kosza. Serio, wszyscy tam sobie siedzą, a ona zmuchuje świeczki. Fajnie. Bardzo fajnie. Aha, ona, to jest Natalia, dobra. Chwilkę. Natalia. Głupek, mistrz parkietu i... I jej trzecią cechą jest cecha... Dobra. I tak wyszło z tego generatora, więc tak jest. Okej. To teraz zawołaj na posiłek wszystkich, mimo że są mniej więcej wszyscy najedzeni. Dobra, powiedzmy, że tylko ona jest najedzona, więc się zostaw. Dobra, to trochę przypiszemy, bo tu będą tylko jeść. Ja tak w sumie to w nocy jego i... Raczej no... Kacpra i Artura chyba poprzebieram. Oh.
Pełny stół. Czy ona je chili? Nie, ona jest tylko przy konwersacji, dobra. Sorry, moja siostra ma urodziny. No, one mają identyczną sukienkę, no. Gdzie ty idziesz? Jeny, zostawcie ten stół. Błogosławom. No, co ja mam z nią zrobić? I ćwiczyć. Ty, idź, oglądaj kanał. Nie wiem, jakiś, obojętnie. Ten nadal się wyżywa. Dobra, skończ już. Przydaj się na coś. Gdyż nie, nie musisz. Dobra, ćwicz śpiewanie. To ma być tu. To chyba była szklanka. Czy ją wyrzuciłam, czy ją ktoś wziął? Kto się wziął? Okej. Miałaś iść jakiś telewizor oglądać, no. Zostawcie mi to. Nie ma, ja to chowam, bo oni mi na to bezczynnie kasę tracą. Co tu w ogóle mam? No. Fajnie. Szkoda, że tego nie mogę tak posprzedawać. To ma zostać... O, jednak mogę sprzedać tą książkę, fajnie. Ta szafa ma zostać, bo ona tu będzie potem. Poważnie. O, dobra, powyjmuję to. I będzie hajs. Raz. No. Dwa. I trzy. Dobra. Ty idź spać. Tak, jak najbardziej idź spać. Wow, poziomiłaś już? Serio? Faktycznie. No, ona nadal nie jest zmęczona. Wiesz, ona nie ma żadnej takiej cechy, żeby się mało męczyć czy coś na stole. Ty idź się wykąpać i potem idziesz spać. Ale teraz. Ty. Dobra, idź spać. Ty też. A ty też. To ją pośledzimy trochę. I jak się skończy... co jest? Serio? Masz u góry łóżko. I spać. Wiem, że ona nie jest, jest wyspana, ale... no. Na górę wszyscy. No. Więc widzimy się rano. Kto to? Sorry, widzimy się rano. Okej, okay, Ania już wstała, bo poczekajcie. Okej. Okay. I no. Tak, to jest właśnie ten sweterek. No, jak nie masz rodziny, jak jesteś otoczona rodziną w pełni? Można tak powiedzieć. W ogóle w międzyczasie tak. Najpierw pojawił się potwór u niego, a potem naraz u nich. Naraz. W jednym momencie. Pod obydwoma łóżkami. Skorzystaj i wyczyść. Chili. Oni nie mają zadania zrobionego. Wstawaj szybko. Odrabiaj, potem coś zjesz. Ty teraz jesz. To potem odrabiaj. To nie musisz, czy masz zrobione.
No i co jeszcze? Poprzebierałam ich. Stwierdziłam, że on będzie miał wszystkie ciuchy czarne. I będzie miał okulary przeciwsłoneczne. No zaraz jak się sam przebierze, to wam pokażę. Tak, skorzystaj i weź prysznic. Wow. Aha, bo paskudna armatura mam. No. Czemu to tak... Dobra, nie gadaj z nim, bo ona wtedy wolniej to wszystko robi. Co ty byś porobiła? Idź coś namaluj. Może klasyczne. Nie. Gdzie malować? No już? Umyłeś się? No. I tak to wygląda u niego. To jest jego strój codzienny. Potem, no tutaj widzicie, no jaki ma. Tylko kąpielówki mu zostają takie na bokach, czarne, takie jakie miał w sumie. Piżamę mu, temu piżamy nie zmieniałam. Stroju pierwszego też nie, bo raczej ja go już wybierałam. No tutaj mu wziąłem garnitur i tam resztę, no to widzicie. Aha, kuchenka mi się zepsuła, tak? Już bałam, że jest pożar jakiś. Jeny. Aha, on to bierze, okej. Okay. No, zepsute. Ale... Oh. Masakra. Napraw. To musisz naprawić. Po pierwsze, ty to umiesz, powiedzmy. Powiedzmy. No właśnie. A ona to zepsuła. Ale już myślałam, że to się pożar zawiesił jakiś. Nie wiem z czego, ale się zawiesił. I do szkoły. Co jest? Sławy... Cyrk? Nie, dzięki, nie chodzę. Nie chcę iść do cyrku. Może byś tak poszła do szkoły, co? Zdobywaj przyjaciół. Jak skończysz, to skorzystasz. Długo jeszcze to będziesz naprawiać? Nie, już kończysz. Dobra. Ty teraz jeszcze odzyskaj części. I wszystkie... Aha. Dobra, to na razie Asi to damy. Mapę też. To jeszcze posprzedajemy szybko. Gong. To też do Asi. To można sprzedać. To też, bo to nic nie kosztuje w sumie. Ryba jakaś. A to się sprzeda tak. W sumie tak samo jak to. Jesteś jeszcze głodna? Nie, to idź ten, ale i tak to zjesz, bo to było twoje. No. Chociaż dobra, nie, bo ona pewnie zaraz skończy i by sobie weszły. Chociaż w sumie jest jeszcze jedna łazienka na dole. Sprzedaj kolekcję syndrowi. Jakub. Okej. Okay. Jak zjesz, to byś powycierała wszędzie kałuże, co? Ale zostaw to, zostaw to. Poczekaj na przerwę. Anna, ale ona jest chyba nastolatką. O, a ona czyści zlew. Coś jest? Nie, to nie.
Na górze było coś do wyczyszczenia. Bogusław, on też jest starszy. Wyczyść. No. No teraz muszę tak pilnować z tym komputerem. Ja się w pewnych momentach, boję, że ona serio jeszcze więcej da na tą zbiórkę charytatywną czy coś. Na co ona tam daje. Koneserzy dobrej zabawy? No chyba jest w jakimś klubie. No, awangarda. Uuu, jaka ona stara już. Ona jest już chyba dorosła, nie? No. On pewnie też. On był dorosły. No i ona już jest seniorką, widzę. W sumie nasza Ania też teraz będzie seniorką. Nie. Sunset Valley. Ja już myślałam, że to jest zbiórka charytatywna. Dobra, na szczęście nie może na razie. Aha, to jest to, dobra. Już wiem, co to jest. To jest do tej nowej kariery. Sieć. No to może społeczne coś pogadaj z kimś. Chociaż nie, dam rozmawiaj z, żebym wiedziała, z kim rozmawiam. Rozmawiaj z... W sumie z nim możesz pogadać. Ona już na kompie, właśnie komputery bym to podawała. Też takie, chociaż takie. Przynajmniej tu jeszcze. Bo to nie ma sensu aż tak bardzo tego zmieniać. Bo tu mam się zamiar przeprowadzić, jak już tym na tą... kasę uzbieramy. Ale kiedy to będzie, to nie mam pojęcia. Serio. Dobra, przypiszemy, bo się nic nie dzieje. Właśnie jemu miałam dać uczcie pilnie, chociaż i tak tego nie zdobędzie. Z motorycznych ma najwięcej. To drabinki. Naprawiaj to. O, widzisz. Drugi poziom zdobyłaś. Potem to wytrzesz. Skałki odrosły. Nie ma kto pójść. Co znowu? Czy to był po prostu ten sam dźwięk? Zaczął się poród. Urodź dziecka. No. No, idź urodzić dziecko. I? I mamy dziewczynkę. A Maja już nie była? Była. Natalia. Była. 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 Ewy nie było. Dobra, to będzie Ewa Smith. I teraz... No właśnie. Ona ma, można powiedzieć, już urodziny. Więc... No. No właśnie, zero. No idź do niej. Karm piersią. No. Mm.
Ona zmieniła kolor skóry? Dobra, nieważne. Dobra, wrócili. Nie, dzisiaj nie. Weź, gotuj. Upiecz sobie tort. Co to? Aha, jakieś ciastko widzę. To za daleko chyba. No. Ciasto truskawkowe. I wszyscy się przebierają w strój wizytowy. No. Stroje zmień strój oficjalny. Czemu on tak daleko musi chodzić? Zostaw to. Proszę. Zmień strój. Proszę. Pieczesz to? Chyba tak. I teraz tak. Podejdź tutaj. Podejdź tutaj. Podejdź tutaj. Stop. Dodaj świeczki urodzinowe. Zostaw to. Podejdź tutaj. Stroje zmień strój. Jemu już dałam, jeszcze on. Podejdź tutaj. To dajemy tutaj. I wypowiedz życzenie. Śmierdzisz. Tam któryś. No. Ona urodziła 25 dzieci. Czy tu gdzieś jest to wyszczególnione? Chyba nie. Ale w każdym razie, teraz skoro ostatnio się urodziła dziewczynka, to teraz musimy czekać, aż ona stanie się młodą dorosłą. Tak, jej nie wywalamy z domu. Ona będzie nam malować obrazy, będzie zarabiała hajs. W sumie skoro na razie nie musimy no. Ile mamy? 7 osób w domu. Ale ją musimy wyprowadzić, bo ona już jest dorosła. Tylko znajdę jej pracę, żeby nie było. Aha, Anię na następny odcinek przebiorę, bo no już na starość, że tak powiem. W zwykłych pracach. O, tajna agentka. Okej. No. Tak więc ja bym na dzisiaj już skończyła. Dzisiaj były tak. Urodziny, narodziny, urodziny. Tak więc na dzisiaj to by było tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Tak więc trzymajcie się i cześć!